Siemano, siemano, jestem Wartas, witajcie w kolejnym odcinku z The Last of Us na PC, to dokładnie tak. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy troszeczkę krótszy odcinek niż te zwykłe po pół godziny, gdyż to jest moje kolejne podejście do tego nagrania, gdyż OBS miał update, wywaliło mi sceny, więc z innej sceny zrobiłem odpowiednią scenę, ale mi się mikrofon nie nagrał. Przy drugim podejściu się okazało, że dźwięki z gry są usłyszalne podwójnie. Także to jest moje trzecie, słuchajcie, zero eksploru dzisiaj. Mam już save'a zapisanego w odpowiednim miejscu, także sobie dzisiaj po prostu tutaj przejdziemy ładnie fabularnie. Generalnie tutaj, jak pamiętacie, szukamy Ellie, bo nam uciekła tutaj z miejscóweczki. I teraz właśnie za nią polecieliśmy z Tommym i ją szukamy. I tak tylko na wstępie powiem, że jeśli lubicie tę serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to. Przypominam również, że wspierający mają szybszy dostęp do odcinków, także jak najbardziej zachęcam do wspierania. No i oczywiście grę możecie kupić na g2.com, link jest oczywiście w opisie. A my już tutaj jedziemy z tematem, szukamy Ellie. Gdzie jest Ellie? Nie może być daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Szybkie 360 dla Becky. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Pierwszy raz gdzieś zwiała. Co się dzieje? Podsłuchiwała, jak gadałeś z Tomim. Żeby ją przejął do misji. Dobra, tam ogólnie jest ślepa uliczka. Jak polecę od razu tutaj. Okej, mogę od razu wjechać. Takie rzeczy. Dobra. Tutaj. Kolejne ślady. A konik nam wchodzi w tryb spowolnionej jazdy. Żeby się nie przewrócił przypadkiem w tym błocie tutaj. A kurde, sobie wybrała czas na ucieczkę. Po deszczu. Ale możemy podziwiać widoczki. Proszę bardzo, bo to jest padzik tutaj. Pięknie wszystko, fajny lasek. Tutaj skałki i tak dalej. Czasami nawet i bandyci, ale to czasami tylko. Widoczki ogólnie dobre. Naokoło, osłaniam cię. Mamy ziomeczka tutaj z dziką twarzą. A dzika dlatego, że właśnie oberwał. Proszę bardzo. Czapeczka do wymiany. Pudło. Miałeś swoją szansę. Very nice. Wyrnijmy sobie ammo. Biegnie, biegnie, pa na niego, pa. A się schowałem, a kurde, na pewno mnie nie widzą. Serio ktoś... Co ty tu robisz? Gościu. Proszę bardzo, chce się tak bić, to się tak bijemy. Chciałem na spokojnie tak sobie z wami poradzić na wychód. Teleportował się! Skubaniutki. Czyli to nagranie się uda, bo się jakieś glitche robią. To już wszystko. Wszyscy dobrze. Chodźmy, wracajmy na konie. Tak, a nasz koń? Halo, koniu. No dawaj! A, okej. Okay. No, fajny jest, tak. Teraz. Koń nie pozwalał na siebie wejść. Tak, dobra, tutaj ogólnie sobie polutowałem, jakieś itemki są w tym domeczku właśnie. Tutaj, do tego domeczku się akurat nie da obok. Idziemy. No dawaj. Nie blokuj się. Ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. A no i za trzecim podejściem nie powiedziałem. Był kolejny update do gry, dosyć poważny. Podobno gra ma chodzić dużo lepiej. Także fajnie, że coś robią. A my sobie lecimy dalej. Na miejsce. Nie, ominąłem jedną miejscóweczkę, o której chciałem powiedzieć. Tutaj przed chwilą była miejscowa, że dało się odbić. I był taki obszar, taki typowo, kurde, żeby coś tam zrobić. Nie wiem, przeciwników dać, jakąś zasadzkę zrobić, tam nic nie było. I się śmiałem, że mapmaker się jakiś narobił tutaj przy grze. Porobił lokację tutaj, popocił się, żeby to zrobić. A koniec końców tam nic nie ma i my to nawet ominęliśmy, nawet nie widzieliśmy tego miejsca.
paczko domu. To koń. Tam jest koń. Teren wydaje się czysty. Dobra. Rozchodzimy. Skuca. Myk. Uważaj. Uważam. Ellie! Ellie? Ellie! Ellie! Tu jestem. Chryste. Tak, nic nie lutuje. Lecimy. Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. Tommy zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tomim. Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i... Ellie? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel, ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy... Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się, mamy towarzystwo. Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. No to zaczynamy akcję. Dobra. Nikogo tu nie ma. Nic a nic. Gdzie ty poszedłeś? Coś tu chyba słyszałem. O, halo mnie. A my. Pana kozak. Trochę mnie to przejarało. Okej, nie to, nie to. No i użyj sobie apteczki, czemu by nie? Tak, save'a mam już ogarniętego później, także można się teraz pobawić troszeczkę. Ja nie żartuję. Trzymaj się z tyłu. O. Tu ta bombka nie wybuchła. Tak jak ta. O ty dziadu. Trafiłeś mnie. Da cię osłonił, kurde. To gdzie ten od osłaniaczy? Już posłaniałeś? A tu jest, nie wybuchło, nie wybucha, okay. Rzuciłem. Dom jest czysty. No ładnie. Tak jeszcze nie miałem.
Czysto. Może ci pomóc. Mam radę. Jesteśmy. Dzieciak zdąży na dobranockę. To gdzie to laboratorium? Na końcu miasta. Uniwersytet Wschodniego Colorado. Bighorn. Eli, zejdź z konia. I daj wodę Tomiemu. Tego sobie zostawię, jeśli nie masz nic przeciwko. No już, nie będę się powtarzał. Co ty robisz? Trochę się przestraszyłem twojej żony. I nie chcę, żeby mnie załatwiła. Przepraszam, że ukradłam ci konia. Wróćmy chociaż do miasta i przegadajmy sprawę. Znasz mnie. Wiesz, że podjąłem decyzję. Uniwersytet Wschodniego Colorado. A to laboratorium jest gdzie? W gmachu badawczym. Wygląda jak wielkie lustro. Nie przegapisz. Opiekuj się swoją żoną. Jest tu dla was miejsce. Wiesz. Jedziemy? Tak jest. Adios, braciszku. Dalej. Okej, to jeszcze raz. Jeśli schrzanisz swoją czwartą próbę, tracisz piłkę, tak? Tak, to wtedy tracisz piłkę. A po zdobyciu 10 yardów ponownie zyskujesz prawo do pierwszej próby. Pierwszy down, zgadza się. Rany, pogmatwane to. Jak zagrasz parę razy, wszystko się wyklaruje. No jesteśmy przy uniwersytecie. Dokładnie tak, szukamy laboratorium świetlików. I słuchajcie, okay. Bo ja teraz tego nie będę robił, tak jak już mówiłem, któreś podejście. Tutaj jest sporo itemków, które można sobie pozgarniać, jak sobie pochodzicie. Także jeśli będziecie sami grali, to jak najbardziej polecam tutaj chodzić w różne miejscowe, typu tutaj. A nawet tutaj się przejdę, bo to fajna rzecz jest, taka do zabrania. To się może przydać na dzisiaj. Kalus, co to w ogóle za imię? Kalus, prawie jak... Miotać ognia, proszę bardzo. Taki minimalnie skitrany. Tutaj jest tu do craftingu, także można sobie od razu ulepszyć, jak zbierzecie. Teraz tak nie mam nakrętek. Skakuj na konia. Że chodźmy dalej. Czyli co? Ludzie mieszkali tu tylko po to, żeby się uczyć? Chociaż byli już dorośli? Dokładnie tak. Chcieli się czegoś nauczyć, poimprezować i zastanowić się, co chcą robić w życiu. Co chcą robić w życiu? Tam widać nasze miejsce, do którego dążymy. Myślisz, ilu ich tu jest? W sensie świetlików. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Zostanę z Kallusem. Może będą. Co jest, koniku? To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? Biegacze. Nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. ZW. Dobra, jako że już się i tak bawię w tym odcinku. Co ja zrobiłem? Wait. Też tak. No, stwórz to. Poślę biegaczom.
Coś na zachętę. Serio? Ten nie wypał, mam nadzieję. Dobra. Okej, okay. Czyli tam trzeba podejść. A przyczymiotacz płomieni mam już wybrany, tak. Dobra. Podejdźmy do kolegów biegaczy. What? Czy to działa na zbliżenie, czy co? Jup. Teraz wykorzystajmy Ellie do akcji. Co? Okej. Okay. Szczerze? Już? Koniec? Ja sobie myślę, że chyba chciałabym zostać astronautą. Poważnie? Ta bombka musiała tutaj czadu zrobić. Było moje najlepsze podejście tutaj, o kurde, dobra. Pięknie. Ja tam poleciałem na dół. Żeby Ellie mogła do nich postrzelać. Sobie tak szczęśliwie. A to kurde. Nie trzeba, mogę to przeskoczyć? Nope. Okej. Okay. Dobra, tu ogólnie odpaliliśmy generator, żeby bramkę otworzyć. Mamy notatkę. Oczywiście, za blisko jestem, to już nie zerwę notatki. Otwarte. A ty? Kim chciałeś zostać? A bo tam mówiła, że chciała astronautką by zostać. Marzyłem o karierze. Także będzie miała okazję się pobawić w astronautę. Żartujesz. Poważnie. Z Joelem. Nie. No weź, nie będę się śmiał. Ale to w The Last of Us dwójce będzie. Joel? Proszę. Śpiewaj, Joel. Joel nie chce śpiewać. To małpy? Tak, całe stado. No dobrze, stado małpek. Uciekły z klatek. To tak będziecie grali, polecam wejść do tego budynku. Się wchodzi właśnie przez okno, po schodach na górę, wychodzi się na dach, przychodzi się do pokoju obok. Bo tam jest ulepszenie apteczki. Plus 68%, także myślę, że warto. Oraz dużo pigułek. Do ulepszeń. Pierwszy znak obecności świetlików. Ta jest. Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. No i mamy bramę do otwarcia. Również na prąd. Oczywiście nie działa. A z tyłu możemy zobaczyć, że wtyczka jest wypięta. A na dodatek tam jest generator. Ani drgnie. Jest następny generator. Takie rzeczy, takie rzeczy. Ty też. Tutaj mamy mapę kampusu. Uniwerka. Tak. Można sobie polutować, można inne rzeczy też stąd pozbierać. Jak najbardziej, jak już mówiłem, tutaj mam to już zrobione na moim sejwie, do którego tutaj się cofnę po prawidłowym nagraniu, tak? Lekarstwo. Tak. Dziękuję bardzo. Nie będę rzucał hajsem. Cholera, zarodniki. Zarodniki. Słuchajcie, i w tym momencie tutaj po ich podejściach kończyłem nagranie, bo to już miałem pół godziny właśnie z lootingiem, także 10 minut na looting wychodzi na dany odcinek. Już bombę, czekajcie. Już się bawię. Już powinienem tutaj skończyć, ale się bawię teraz. Się wysadził na dzień dobry. Wiecie, pseudo kaczoneczka poleciała.
O, pan kurchlak tutaj. Ciebie to teraz nie ubije, ale się mogę pobawić. Bawimy się do pierwszej śmierci. My. Spadaj. Goni mnie bydle. Muszę uciekać. Oż. Spadaj. No za dużo tutaj czasu nie będzie na takie zabawy. Dawaj, 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 dawaj. Patrz. Patrz na kozaka go zrobiłem. Ja pierdzielę. Ty. Okej, okay, no tutaj. Tobie jeszcze raz to zrobię później. A co? Czemu nie? Już po, a po co by tutaj wchodziliśmy? Ha, chcieliśmy na drugą stronę się ogólnie dostać. Do generatora. No. Wszystko w porządku? Co się tam stało? Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę. Taki tam duży purchlak był. A to mogę przesunąć i podłączyć. Dobra, to zrobimy to. Dobra. Jak to mogę ogarnąć? Tu nie mogę tego kabla złapać. Aha, wiem, dobra. Moglibyśmy tego możliwe, że użyć. Tego, że jak się bramy by podniosło, to to podstawić. Pod to. Ale nie widzę żadnej opcji, ani tego kabelka nie mogę stąd ruszyć. Ani nie mogę tego podnieść. Chyba, że ten generator trzeba gdzieś przepchnąć. Gdzieś indziej. Żeby on po prostu działał i coś tutaj ciekawego robił. Kolejne itemki do lutowania. Także taka zabawa tutaj. Dobra, ale już będę kończył. Mam nadzieję, że teraz się dobrze nagrało. Ja pierdzielę. Jeden update OBS-a mi wszystko zepsuł. Także nie polecam czasami update'ować, bo się dzieje źle. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już za niedługo. Na razie, cześć. Żółwiczek, yo! Woo!